Dzień dobry bardzo. Mówi się o nim tak, że mało jest sportowców w Polsce, którzy osiągnęli tyle, co Czerkawski. No i teraz jest z nami Mariusz Czerkawski. Dzień dobry. Mariuszu. Dzień dobry, witam. Witaj, zaprosiliśmy cię, bo chcielibyśmy porozmawiać o twoim nowym krążku. O książce. O nowym książku. To wydam w przyszłości krążek. Rzeczywiście, Mariusz ma 40 lat i ma już książkę, w której wszystko mówi o swoim życiu. W mniejszej połowie życia, mam nadzieję. Wywiad przeprowadził z tobą twój kolega, człowiek, który znacie dosyć długo, tak? Tak. Wojciech Zawioła. I on twierdzi, że mimo tego, że znacie się tak długo, to i tak udało mu się wyciągnąć parę rzeczy, o których ty wcześniej nie mówiłeś. No dobrze, no to gdzie się zdobyłeś na szczerość? W których fragmentach? Do czego się przyznałeś? Może zacznijmy od tego, że tak naprawdę... Oczywiście, że teraz żyjemy w takim świecie, że wszystko można gdzieś tam wygooglować, znaleźć te wszystkie wywiady, gdzieś tam na YouTubie coś podpatrzeć, ale jest sporo takich rzeczy o detali, które były w szatni, o detalach, które były gdzieś tam może w życiu, kiedy zmieniałem kluby, co robiłem, jak do tego podchodziłem, jak się budziłem rano w Szwecji po wyjeździe z Polski na początku lat 90., co czułem. Naprawdę, sporo szczerości. W wywiadach często mówi się dosyć tak szybko i bardziej gładko. A tutaj chciałem, żeby wydawać, jeżeli jestem współautorem książki i to rzeczywiście zostanie gdzieś już po mnie, to chciałem być bardzo szczery i naprawdę zrobić coś dobrego. Mam nadzieję, że szedłem w tym kierunku. Jesteś szczery, ale ta książka to nie jest klasyczne pranie brudów, bo mało jest to Izabeli Skorupko w nawiasie Golden Eye. No, ale to dlaczego pranie brudów? No właśnie, dlaczego? Może tam brudów nie było? Także to po prostu mówię ogólnie o pewnych relacjach. Oczywiście wspominam o tym, jak było, ale przede wszystkim skoncentrowaliśmy się na sporcie. Ja dlatego też siadłem z Wojtkiem do rozmów, do teamu tak zwanego i tak samo z wydawnictwem, bo oni wiedzieli, że tutaj nie będzie rzucania nazwisk, oszczerstw jakichś, bo z drugiej strony ten, kto mnie zna, to wie, że ja nie mam takich problemów, ja nie mam za dużo wrogów i tutaj ja nie byłem w konfliktach niesamowitych i nie wydawałem tej książki z tego powodu, tylko bardziej z tego, że jednak hokej nie jest aż tak popularny, a wiem, że miałem mnóstwo zapytań od młodzieży, od ludzi różnych, którzy chcieli się dowiedzieć tak naprawdę, jak to było, bo nie zapomniałem, że to jeszcze były, jak ja bym teraz grał w NHL, podejrzewam, że wszystko byście wiedzieli, ale to było 15-10 lat temu i troszeczkę było inaczej z przekazami, troszeczkę było inaczej z mediami, oczywiście były informacje, ale one nie do końca zawsze były odzwierciedlały to, co się dzieje. No to mamy dowód, że było inaczej, prawda, Marku? Dokładnie, bo w latach 90. jak wyglądało, powiedz, wysyłanie MMS-a do mamy z nowym samochodem. Czyli jak się kontaktowałeś z mamą? No właśnie, i to są te ciekawe tematy, kiedy umawiałem się z tatą na telefon i z mamą w sobotę o 16:30 i wszyscy czekali przy słuchawce raz w tygodniu, a z mamą i z kolegami też, no bo mama to mama, ale kolegom trzeba było narysować samochód, jak wygląda. I wysłać. Oczywiście, listem. Pocztą, tak. Czyli Mariusz rysował swój samochód i wysyłał pocztą, wkładał do koperty. Bo on był tak fajnie opisany, oczywiście jest na zdjęciu. Mhm. Pamiętam zdjęcia fantastyczne. To wielkie wydarzenie w klubie, bo wszyscy dostaliśmy takie samochody, każdy ze swoim numerem. I ja oczywiście rozrysowałem, gdzie są jakie naklejki, co jest napisane. No ale musiałem dodać, że kolor czerwony, bo nie miałem czerwonego mazaka. Jest z nami Dorota z Mławy. Dzień dobry. Dzień dobry, bardziej bym powiedziała chyba, że kobiety kochają Mariusza. No właśnie, to teraz niech serce zabije i Mariusz cały twój. Przekonaj Mariusza, że tak jest. Po pierwsze jestem zszokowana, że udało mi się dodzwonić, nie mogę aż w to uwierzyć. I tak naprawdę aż ciężko mi jakieś pytanie zadać, chyba najbardziej jestem ciekawa, to co w te wakacje robił Mariusz Czerkawski. Mhm. Bardzo miło, że zadzwoniłaś, bo już się bałem, że jakiś mężczyzna zadzwonił, ale... Dlatego odrzucali wszystkich kolegów. Ale ja oczywiście Mazury odwiedzam. Mam żonę z Mazur, także w Szczytnie często przebywam i zawsze latem tam się zjawiam. A wczoraj tak naprawdę w Bartoszycach byłem, także też niedaleko powiem. Dorota, jeśli chcesz zapytać... Jeśli chcesz zapytać o hotel i numer pokoju, to śmiało, to jest jedyna okazja. Mieszkam u teściowej. Ale też mówię po programie. Mieszkam u teściowej, także...